Witam ponownie widzów kanału Uprawiec.pl, analizy giełdowe na życzenie i zapraszam na kolejny odcinek spółek ciekawych technicznie. Dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od analizy spółki Azbis.pl, o której wielokrotnie pytaliście mnie dzisiaj na czacie, o które również zgłosiliście do jutrzejszej ankiety na grupie Premium. I tak na spółce Azbis dzisiaj sesja mocno wzrostowa na ponad 600% plusie. I tutaj wybicie mocnej konsolidacji, szerokiej konsolidacji, które otworzyło się tak naprawdę nawet luką cenową. Dzisiejsza sesja zamknęła się na poziomie 10,36 i jest to pierwsze zamknięcie powyżej 10 zł. Na wykresie zaznaczyłem Wam kolejne dwa poziomy oporu, do którego cena może dotrzeć. I tak pierwszym z nich są okolice 11 zł. Do którego cena właśnie po dotarciu powinna ponownie zawrócić tutaj do wsparcia na górze tej konsolidacji, czyli do tego wsparcia tutaj w okolice 9,70, 9,80 cena powinna ponownie zawrócić, przetestować to wsparcie i dopiero po reteście od tej linii powinien nastąpić kolejna fala wzrostowa. Następna fala wzrostowa powinna dotrzeć już do oporu na 12,28 i jest to 100% wybicia tej fali całej, która tutaj miała miejsce od dołka od 17 grudnia na wysokości 6,58 zł. Z tego miejsca powinna ponownie nastąpić korekta spadkowa. Jak będzie ona długa, no to oczywiście się przekonamy później. A więc na chwilę bieżącą Azbis dotarcie do oporu na 11 zł, korekta ponownie do 9,80, może 9,70, odbicie i cel na 12,28, 12,30. Kolejną spółką, która dzisiaj dość dużo, znaczy po sesji bynajmniej dała taki komunikat dość dużo znaczący, jest spółka Scope Fluids. No i niestety na tej spółce, jak widzimy, trwają mocne spadki już od w sumie trzech sesji. Spadki te są na bardzo dużym wolumenie. No i tutaj może niestety się to wydarzyć, że to wcale nie jest ich koniec. Otóż w dniu jutrzejszym może naprawdę nastąpić kolejna potężna sesja spadkowa, która dotknie tutaj do poziomu 110 zł, ale wydany dzisiaj komunikat, który możecie sobie przeczytać oczywiście na wszystkich planetowych, nie jest niestety pozytywny, jest wręcz powiedziałbym, że bardzo negatywny. Nie będę tutaj jego przytaczał treści, ponieważ robimy analizę techniczną, a nie jakoś fundamentalną, ale niestety ten komunikat nic dobrego nie wnosi. Uważam, że tutaj nie należy jeszcze kupować tej spółki, należy tutaj zobaczyć, co się będzie działo na świecach, ale podejrzewam, że spadki jeszcze przybiorą na sile dalej i być może dołka będzie można szukać dopiero tutaj, na wysokości około 70 zł. Ponieważ tutaj jest bardzo silne wsparcie już z dołka tutaj bez cyklona wirusowej z połowy marca poprzedniego roku, a jednocześnie jak widzicie tutaj te szczyty podczas długiej konsolidacji na jesieni i w zimie 2019 i 2020 roku. Także skopę na razie sobie odpuszczamy, czekamy na dobrą okazję inwestycyjną, na pewno taka nastąpi. I teraz już przechodzimy do głównych spółek ciekawych technicznie, które dzisiaj chcę Wam tutaj przedstawić. Jedną z nich jest KS Agro, na którym powstało bycze harami, które po trzech sesjach spadkowych tutaj widzimy większy wzrost. Ogólnie spółka porusza się teraz w takim lokalnym, wysoko nachylonym kanale wzrostowym, jak widzicie, i obecnie odbija od dolnego ograniczenia tego kanału wzrostowego. Uważam, że teraz nastąpią kolejne sesje wzrostowe z celem tu na ostatnich szczytach na 4,90, a docelowo nawet główne ograniczenie kanału, czyli 5,50 te strefy. W przypadku wybicia dołem, bo też takie może nastąpić oczywiście, wsparcia należy szukać tutaj na tym szczycie na 3,74 zł, czyli na dolnym ograniczeniu tutaj tej konsolidacji.
Po odbiciu od niego również walor może powrócić do wzrostów. Kolejną spółką ciekawą technicznie w dniu dzisiejszym uważam, że jest Govena, na której, jak widzicie, po trzech świecach spadkowych, bycze harami, jednocześnie młot. I tutaj już może powstawać początek odbicia ponownie na północ w kierunku tutaj głównego ograniczenia tego trójkąta zacieśniającego się tej niebieskiej linii na górze na wysokości 12 groszy. Docelowo myślę, że jednak cena przebije tę linię i będziemy świadkami większych jeszcze wzrostów, które dotrą docelowo do 16 zł. Kolejna spółka, na którą dzisiaj można zwrócić uwagę, to jest MLT. No, poczekajcie sekundkę, bo MLT pokazuje mi tylko Milton. Ja sobie tylko włączę tutaj na rynek. Na rynek Milconek, przepraszam, polski. MLT, czyli polski Moonlit z rynku New Connect. No i tutaj, jak widzicie, dzisiaj bardzo ładna świeca młot, która zapowiada nam, że teraz mogą nastąpić wzrosty i 4,60 to jest dzisiejsze zamknięcie, wzrosty przynajmniej do 5,50. Także prawie złotówka do zarobienia, jeśli tylko kurs oczywiście będzie podążał na północ, a dzisiejsza świeca zwiastuje to nam, że tak właśnie teraz nastąpi. Jeszcze kilka groszówek chcę Wam przedstawić, które mogą na kolejnych sesjach mieć spory potencjał wzrostowy, na których ostatnio właśnie wzrósł wolumen na ostatnich sesjach. I jedną z takich spółek jest United z rynku New Connect. Spółka znajdująca się w kanale wzrostowym, znajdująca się obecnie w jego dolnym ograniczeniu i jednocześnie na wsparciu wynikającym tutaj z szerokiej konsolidacji z października, listopada, grudnia i nawet stycznia ostatniego, poprzedniego i teraz tego bieżącego roku. Większy wolumen dzisiaj może nie jest jakiś to wybitnie znaczący, ale tutaj wzmożony wolumen może świadczyć o tym, że nastąpi próba dalszych wzrostów na tej spółce. Kolejną spółką z rynku New Connect jest Synerga. Również dzisiejszy duży wolumen dzisiejszej świecy świadczy o tym, że tutaj mogą nastąpić dalsze wzrosty. W ogóle dzisiaj sesja otworzyła się luką cenową od poziomu 0,23,3 grosza i ruch powstał do góry, do wysokości oporu, który wskazywałem wcześniej na 0,28 prawie grosza, dokładnie 0,27,8 grosza. Dotknięcie tutaj nastąpiło po prostu cieniem i nastąpił spadek. Sesja zamknęła się na 0,257 złotego. W dniu jutrzejszym możliwe jest przetestowanie, domknięcie tej luki na wysokości 0,22,6. Doskonałe miejsce do zakupu akcji, do podłączenia się do tego ruchu wzrostowego i uważam, że te wzrosty będą dalej kontynuowane. Może się też tak wydarzyć, że wcale tutaj już kurs nie zawróci, będzie dalsza kontynuacja tych wzrostów, ponieważ tu one zamknęły się powyżej średniej 200-sesyjnej i cena będzie podążała dalej na północ. W takim układzie kolejnym celem dla nich są tutaj te szczyty na poziomie 0,38-0,39 zł, czyli praktycznie 12-13 groszy wyżej od obecnego kursu. Także spółka ma jeszcze dokąd rosnąć. Kolejną spółką Modern Commercy. Również dzisiaj delikatnie powiększony wolumen i można powiedzieć, że cena delikatnie zaczęła rosnąć. Obecnie znajduje się na dosyć tutaj mocnym oporze wynikającym tutaj z tych ostatnich szczytów, ale tak jak tutaj widzicie, tu również teraz ten powiększony delikatnie wolumen może świadczyć, że cena będzie dalej podążała na północ. W takim układzie kolejnym jej celem będzie tutaj poziom około 1,20. Do tego poziomu może cena teraz podążać. Jeszcze Wam chcę pokazać dwie spółki w dniu dzisiejszym. Jedną z nich jest ZREM, tylko że to nie jest New Connect, tylko rynek szeroki GPW.
Zobaczcie, co dzisiaj wydarzyło się na spółce ZREMP. Wzrosty o ponad 23% przy bardzo silnym wolumenie świadczą o tym, że tutaj może następować dalszy ciąg ruchu wzrostowego. Dokąd to może podążać? Zobaczymy na wykresie miesięcznym, ponieważ dzienny tutaj niestety na Trading View jest za krótki. A więc ZREMP. Tylko jeszcze jedna rzecz trzeba mieć na uwadze, że cena, dzisiejsza sesja zamknęła tu się na bardzo silnym oporze na wysokości 1,12 zł. Tutaj jest ten opór. Znaczy one się zamknęły na 1,05, ale była na 1,12 zł bodajże. 1,07 była, nie dotarła. Ale na tym poziomie właśnie, tutaj na oporze 1,12, ale jak tak patrzę po świecach tych miesięcznych, to jest też 1,05, tak? Czyli w dniu dzisiejszym zamknięcie na 1,05 tutaj na tym silnym oporze może sugerować to, że albo nastąpi dalsza mocna sesja, która wybije ten opór, albo jutro nastąpi już realizacja zysków. Także zakup dopiero powyżej tego oporu, właśnie okolice 1,11, 1,12 to będą dobre miejsca, żeby dokonać zakupu tej spółki, która dalej ma dokąd jeszcze rosnąć. Kolejne miejsce docelowe, to zobaczcie, jest tutaj też szczyty na 2,55. Kolejne miejsce to tutaj ten dołek, i to jest dołek z 2008 roku nawet, powyżej 3 zł na 3,04. I ostatnią spółką, którą dla Was dzisiaj chcę pokazać w spółkach ciekawych technicznie, jest IFR skrót i muszę znowu niestety przełączyć na rynek New Connect. Momencik. Tutaj, przepraszam, tutaj mamy IFSA. Nie zauważyłem. Mamy taką spółkę IFSA, która dzisiaj również 64% wzrostów. Tutaj tylko też należy uważać na wskaźnik RSX. On jest bardzo, bardzo wysoko tak naprawdę. I tu się teraz można spodziewać korekty do poziomu 0,65. Tylko że to mamy wykres miesięczny, momencik. Po przełączeniu na wykres dzienny właśnie możemy się spodziewać korekty tutaj do tego szczytu na 0,67 nawet i dopiero od niego odbicia i powrotu kursu na północ. Tutaj jak widzimy już cena zaczęła przebijać ostatnie opory i teraz kolejnym takim poziomem, którego może zmierzać jest 1,65 zł. Także jeszcze spółka ma dokąd rosnąć, ma dokąd iść. Duża przyszłość jest z tą spółką. Oczywiście zachęcam wszystkich do dołączenia do WP Premium, do zadowolonych abonentów, mam nadzieję zadowolonych abonentów tej grupy, którzy mają naprawdę codziennie dużo ciekawych informacji uzyskanych z naszej grupy, uzyskanych dzięki czatowi oraz dzięki analizom tutaj, zarówno na filmach na YouTube, jak i na grupie Premium na czacie oraz na grupie Premium na Facebooku. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia. Cześć.